Dobra, teraz możemy walczyć. Teraz możemy walczyć, to teraz, szanowni państwo, nie zerknijmy jeszcze na jedną rzecz. Jak tam ze złotem to wygląda? 13 koła ma. Skąd on tyle tego ma? Ile on miał? Ale ma na minusie 237. Zaraz zobaczymy, jak będzie, jak mu zniszczę połączenia. Jak mu zniszczę połączenia, Greg? Ojejku, Greg już zaczął mieć problemy. Także trzeba wojnę sprowokować między Gregiem a Zolusem. Im wcześniej, tym lepiej. Dobra. Zróbmy to. Zróbmy to. O tak. O tak. Ojejku, nawet może takiego... Tak, może zrobię nawet takiego screena na YouTube'a. Na socjale swoje, ale to już zapewne... To widzieliście, ale zróbmy. I uwaga, niech leci. O kurde, jakie wianuszki. Patrzcie, jak się tu pilnuje pierdzielonym opiszon. Jest grzybek, to nie, to tak, tak, tak. Czy teraz grzybka tu zrobimy? Ładnego, takiego pięknego. Drugi screen. O tak. Ja. Cudownie. Cudownie. I jakbym się uparł, to nie, nie. Nie dam rady niestety ewentualnie tego miasta zdobyć. Druga bombka by to była potrzebna. Farma. No i tory nie są splądrowane. No szkurde. No i dupa. No i plan się nie powiódł. Jakbym tutaj wylądował, to i tak mnie zabije przecież. O kurde, a nie chciałem tu dwóch bombek dać, bo chciałbym jedną ciągle mieć, bo z uwagi na to, że ja posiadam te bombki atomowe, a nikt inny nie posiada, to oni się mnie boją. I to odstrasza, tak jak te prawdziwe arsenały atomowe. Mają ogromny czynnik odstraszający. O cholera, no ja to miałem splądrować, nie, no to się nie uda. No to dalej będzie miał tyle, ile ma. Po co ja to tędy tutaj wchodzę? No niedobrze. Nie tak miało być, ale... Satysfakcja ogromna. Cieszę się jak dziecko. Czy jest szansa przejąć Kapsztad? Szkoda. Szkoda. To mi mogą zabić. No i trudno, tym się nie przejmujemy. Nie no, szkoda, nie wyszło to tak fajnie, jak chciałem, żeby wyszło. Niestety nie będę walił z tym. No, ja bym chciał w coś tu postrzelać, ale chyba nie będę miał zasięgu. No. Tutaj ta... Dobra, trudno. Ojejku, tego jełopa chciałbym zniszczyć, ale nie, tutaj też nie mam zasięgu. Tutaj tak zróbmy. Se tego jełopa rozdupczymy i fajnie będzie. A tutaj Rzymianin grasuje. Żebym za blisko nie podszedł. O! To mi się podoba, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. Dobra, czyli to rozdupczymy i wracamy do domciu. To może zginąć. Misję wykonali. Aczkolwiek no nie stało się to tak fajnie, jak się miało stać. Nie tak miało być. Kurde no. Następny. Nie tak miało być. Zaraz znowu się zobaczymy, jak to wyrżnę wszystko. No miałem mieć problemy ze złotem z tytułu połączenia ze stołecznym miastem, a nie wyszło, no. Fajnie mu tak rozdupczyć to było, ale... No nie, tak miało być. Oż kurde, jeszcze takie gnoje jak na złość się pojawiły. Ja pierniczy, naprawdę, ja już nie mam siły. Już nie mam siły się z tym gównem tutaj mordować, no bo ile można? Ile można? Naprawdę, i to jeszcze żyje wszystko.
ciągle żyje. Ja to tak strzelam i strzelam, a to ciągle żyje. Czy to mi potrzebne do czegokolwiek? Nie, weźmy to. Strzelaj, zabijaj. Chłopie, nie no, to tam ledwo zipie. Napraw to. Ile to, że będziesz naprawiał? Napraw to. Cztery tury. Dobra, niech to se robi. To naprawimy na razie. 11. Nie, to nawet nie będę zaczynał. Dobra, zaraz to zabijemy i znowu naprawię to pole. O, 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 czy będą tu jakieś zasięgi? Są. Aha, porażka, super. Ale gówno. Ale gówno, 205. Ile to? 9. A tu? 4. To chyba miasto trzeba będzie tak czy siak zdobyć. Co atakujemy tym? Dobre pytanie. To byśmy łatwo zabili. Tak, to łatwiej zabijemy. To tam bomberami zniszczymy. Zniszczymy. Znowu się wysłowić nie mogę. Kurde. No i żem spierdzielił. No i żem spierdzielił. Tym będę musiał gdzieś skiknąć. Tylko to pozabijamy i to przejdzie. Tu bezpiecznie mi się wydaje. I to myślę, że trzeba będzie zajumać. Czyli napoczniemy tym. No nie no, trzeba tylko Greka do wojny wciągnąć. Bo bez tego będzie problem. No se zaatakujmy. Aha, tu jest. No i to miasto mógłbym w tej turze zdobyć, bez kłopotu większego w zasadzie. Leczonko, tylko że nie wiem, czy ja będę chciał to robić. Na tym właśnie polega dylemat. Bo tu, no wjeżdżam. O, tylko będzie problem z zadowoleniem, chociaż czy ja mam barwniki? Uwaga. Nie mam. No to zdobędziemy to miasto w tej turze. Zastawimy się. I w przyszłej pokój podpiszemy. I spróbujemy namówić tego mośka, żeby bił się z Grekiem. Zakładam, że ile tych tur jeszcze ten traktat może trwać? Jedną, dwie? Kiedy to oni tam przestali się bić? No tak mi się wydaje, że dawno temu, ale te tury są tak długie, że to sami wiecie, rozumiecie. Może mi się rypać. Dobra, ja sobie tutaj pozabijam w ciszy jak zwykle. I odezwę się za moment. Te zaokrętowane bazuki, jakieś takie kurde... Niewyobrażalnie potężne, o wiele potężniejsze niż każda inna zaokrętowana jednostka. I to jest chyba jakiś bóg, jakieś niedopatrzenie, bo 3 razy już to waliłem. Zwykle wystarcza raz. Chyba, że trzeba było walnąć artylerią? Czy to możliwe? Nie, chyba nie. Ciągle było 100. Za każdym jednym razem, ale wytrzymuje gówno, widzicie? No to jest niepojęte jakieś. Oj, tego nie zabiłem. A tak to wyrżnąłem wszystko tutaj. Za chwilę pokój podpiszemy oczywiście. Tylko zdobędziemy to miasto i tego gnoja chciałbym zabić. A trzeba było zdobyć to miasto i dopiero w to walić, a nie tak kombinuję. No ale wreszcie poszło się dymać, bo to szlak już mnie trafiał. Dobra, wjeżdżamy tu, szanowni państwo. Będą problemy, na pewno. No ale... Podpiszemy pokój i jakoś to ogarniemy. Masoceni. Śmieszna nazwa. Przerobimy ją kiedyś pewnie. No! Ośmiu się uchowało. Zobacz miasto. No, mamy banki, giełdy. Jest fabryka. Jest muzeum, opera. Jest wieża. Cudownie. Koloseum. O, drogie rzeczy. Ale spoko. Marionetka o 10, 7. O, to widzicie, barwniki były. Budynki, które zadowolenie dają i na jedno wyszliśmy. Tak jak było, tak jest. 261. Nie ma dramatu. No dobra, to ja bym jeszcze tutaj chciał pozabijać, zanim ten pokój podpiszemy. Nie ma zasięgu. Uuu, to nie postrzelam?
No nie postrzelam chyba. No to troszkę niefajnie. To się inaczej tutaj oczywiście poustawiamy, to wiadomo. Ale co się da, jeszcze trzeba wyrżnąć, to też wiadomo. Tylko że tego chyba nie dam rady wyrżnąć. A doświadczenie wpadnie, ale kurde, nie zabiję. Bo tego no też nie sięgnę. Tego też nie sięgnę, tego też nie sięgnę. A cholera. O! Tego se dobijemy. Gorzej jak on się nie zgodzi tego traktatu podpisać. To może być problem. Oj, może. A gdzie tu jeszcze możemy atakować? O. Nie, nie ma. Nie ma. Ojejku, nie zamieniaj się tam. Dobra, zostań tutaj. No, dobra. Czyli tak, tego dajemy. Aha, bo tu jest ten. O, czyli tu damy cytadelę? No, bo to łatwo będzie zdobyć też z wody. Ostrzelamy, zdobędziemy w przyszłej wojnie szybko. To bardziej tu zrobimy. Albo tu. Albo tu nawet. Jakbym to miasto zdobył, to tu cytadela byłaby dobra, bo bym te osłonił. Właśnie, pytanie, gdzie ja będę potem szedł. Na pewno to miasto zdobędziemy, żeby też Kongo osłonić. Tylko że Kongo i tak może łatwo zostać się zdobyte nalotami bombowymi i X-komami. No ale zobaczymy, może się jakoś wybroni. No i tędy. Czyli ten wianuszek. W następnej wojnie? Chyba tak. Dobrze, gdzie ja tu jeszcze mogę strzelać? Tu mogę. Doświadczenie trzeba zdobyć. Oj, nie, źle. Znowu źle. Kurde. To tego trzeba było zabić. Czyli tego trzeba było atakować. Ja pierniczę. Co za tuman. Tego nie zabiję. Tego też nie. No to bym mógł zabić. To idźmy zabić. Zgodzi się ten pokój podpisać na pewno. Czemu miałby się nie Arabia? Zwróć. Niech się cieszy. No i ta obawa musi tu być. Dobra, tu z powrotem. Ta obawa musi tu być. I ten chłopek, roztropek. To w pierwszej kolejności musimy naprawić. Łatwo by też było zabić, gdybym tylko miał czym. Ojejku, ale nie mam. Tu możemy, nie możemy niczego zaatakować. To sieć na razie w tym mieście. Dobra, zawieramy pokój w takim układzie. Tutaj, o, 6 turek. A tu 4 i tu 9 ciągle. Ja pierniczę. Co mogłoby? No tutaj to wiadomo, że tak mówi, ale jak damy... Ja to bym ogólnie też tak sobie myślałem. To weźmiemy. Żeby wymusić od niego, o, Mombasę na przykład. Te państwa miasta, które bym wyzwolił. Zanzibar. Antananarywa. I Kapsztad jeszcze. I Kapsztad. Chociaż nie, Kapsztad, ale dobra, możemy go wybrać. Ale czy on się zgodzi, to wątpię. Szukam państw miast, które podbił, które mogę wyzwolić. Kufa to Arab. Czy jeszcze jest tu jakieś? Paros. Mógłbym sprzedać Grekowi. Tylko że Grek tam miał problemy, ale może by się dało. Ale kombinuję. Ale trzeba kombinować. O to chodzi w tej grze. No to już jego państwa. Miasta. No dobra, zaproponuj. Nie godzi się. No dobra, no to tak schodzimy powolutku. Kapsztad największy. Zaproponuj, nie. Zanzibar. Zaproponuj, nie. Antananarywa. Zaproponuj, nie. Mombasa. Zaproponuj, nie. Niczego, łachudro, nie oddasz.
No, chociaż to Paros oddaj. No ty kurde, pało. Kadzidło ci dam za Paros. Dobra, to na to to się zgodzi. Ta. No. Nie jest źle, no ale mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Teraz ja to wszystko będę musiał poustawiać tutaj. Lecimy dalej w takim razie. Mogę sobie spokojnie teraz to wszystko naprawić. Będą turki szybciej leciały. O, ciupiny. Wow! Sam Czaka mi to zaproponował. I to jest durne. Chciałem powiedzieć, że to jest cudowne, to jest durne. No, kretynie jeden, sam zaproponowałeś. No, to jest idealne dla mnie. A, taki był plan, żeby z tym złotem go wydupczyć. Zgódź się, łachudro. No. Cymbał. Nie, kurde. Muszę szlak do niego wysłać. Chociaż kiedy ta wojna kolejna będzie? Niedługo. No tą turystykę ma zwiększoną. Teraz muzyka sobie kupię. Chociaż nie, jakie zaraz. 5 tur. Więcej nawet. 6, 7. Ojejku. To nie tak szybko jednak, jak się spodziewałem. No, 179, lepiej. Lepiej, tak się możemy bawić, szanowni państwo. Te jednostki trzeba podleczyć, czyli musimy się nimi ustawić gdzieś na swoim terytorium. Czyli na przykład tutaj. To musimy też gdzieś o tutaj, 6 turek. Czyli długo, barwniki, cieszę się z barwników, ja też się cieszę. To też trzeba oczywiście podleczyć, czyli to damy gdzieś do miasta nawet. To się jeszcze może przydać, aczkolwiek mam wątpliwości, czy się przyda, bo plan ze splądrowaniem torów zoluskich no nie wyszedł. Niestety. Nie pykło to tak, jak sobie wymarzyłem. Plan wydawał się niegłupi, ale nie pykło. Chwila, moment. A, bo się zrobił ziomuś. No właśnie, bo ja tego na gwałt nie potrzebuję. To wracamy do bogactwa. Zmieniamy to na razie. 147, lepiej. Zostawimy go. Weźmiemy na taki teren trudny. I na razie go tu zostawimy w tym mieście. Naprawiaj. Te wszystkie latadła, one chyba ciągle mogą być tu, gdzie są. One mają zasięgi dobre, tak. Niech to wszystko tutaj będzie. Piękne bombery, cudowne. Tu by się ta droga przydała, jak już mówiłem, ale... Poczekamy może, aż złota więcej będę miał. Żeby sobie drogi robić. Leczonko, śpionko, leczonko, śpionko. No on niech tu będzie. Nie, a może nie? Nie, bo w tę stronę będziemy szli. Z podbojami. To może być tutaj. Dobrze, słuchajcie, ja to poprzestawiam sobie w ciszy, bo to nie ma sensu. O, zamek miał być. O, tak, 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 tak. Ja tam wszystko ustawiłem, a tutaj dalej się napierniczają. Wyczekujemy oczywiście... tury, w której będę mógł namówić czy to Greka, czy Zulusa do zaatakowania siebie nawzajem, także czekamy. 10 tur minie i sami do wojny dołączymy. Standardowo chyba. Chyba, że będę w stanie wygrać tę grę z pewnością kulturowo wcześniej. Ale wątpię, żeby tak się okazało, także spokojnie. Nie dajemy mu niczego, bo potrzebujemy też jakichś zasobów, żeby go do tej wojny z Grekiem namówić. Technologię przyszłości mam, natomiast co? Ashurbanipal? Poważnie? Patrzcie, Ashur odbił. A, bo to Babilon przecież miał, czyli Babilon pokonany. A to w sumie dobrze, Ashur mógłby się wzmocnić. Nie miałbym nic przeciwko. Absolutnie bym nie miał. Dobra, co ja tutaj skończyłem? Zamek, cudownie. No, złotka potrzebujemy. I kultury. Ale bardziej złotka.
A kapliczkę możemy dać. Zobaczmy, jak to miasto. O Jezu, ile ja tu rzeczy muszę naprawić. Masakrycznie dużo. A weźmy potem koloseum jeszcze. I muzeum. I potem się pomyśli. To się umowy pokończyły. Dobra. Czyli znowu się bawię w ustawianie. Ogarnięte, jak widać, zadowolenie na plusie, złota już tak niewiele na minusie, także dobrze będzie. To jak się tutaj miasto przestanie buntować za dwie tury i to tutaj za... Pokażno się, za cztery. Wierzę, że będę miał złoto na plusie. Natomiast ciekawa rzecz. Skończył się traktat pokojowy między Czaką a Grekiem. No i słuchajcie, ja już tutaj próbowałem kombinować i się okazało, że nie chcę wypowiedzieć wojny Grekowi. Dawałem mu to i to, kombinowałem i tak dalej, no i się nie godził. Ale okazało się, że bardziej skory do bitki jest w tym momencie Grek. Jak tutaj sobie wybierzemy go, o, pytamy i dużo nie woła, także pewnie, że tak. Bawcie się, chłopaki. Kochany. Kochany. Czemu mi tego by pierniczyło? Aha, bo ten dałem. Karawanę tu dałem. Dobra, za chwilę to ogarniemy. O, jaki smuteczek. Czaka się przestał bić z Rzymianinem, z Oktawianem. Niewiele z tego wynikało, ale zawsze coś. Szkoda. No, już się biję. I o to kurde chodzi. O to chodzi. Jak mu wyżyna te jednostki? Mówię o Greku. Niech wyżyna jednostki Czaki. Łatwiej będzie mi podbić pozostałe miasta z Zurulandii. Co on tu gada? A, coś tam pierdzieli 3 po 3. Dobra, nie wnikajmy w to lepiej. Coś jeszcze chciałem zrobić, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, z Kartaginą przyjaźń będę musiał odnowić, bo dalej chcę się z tym państwem przyjaźnić. Na to oczywiście nie będziemy patrzeć w każdej turze, to znaczy ja będę, ale wy nie, bo będę wycinał. Ale jak się będzie coś grubego działo, to będę pokazywał. Ja bym generalnie chciał, żeby te miasta Grek zdobył, potem żeby Czaka je odbił. O, tak jak Paros już jest greckie. Cudownie, o to chodzi. Niech się napierniczają. Wojna na wyniszczenie. Ogarniemy za moment demo i zobaczymy, jak tam z punktami stoję. A do kulturki, turystyki jeszcze wrócimy. Małe podsumowanie zrobimy, bo sporo rzeczy pozmieniałem, sporo rzeczy zaplanowałem, także warto by było o tym wszystkim opowiedzieć. 420 tura, no to chyba jeszcze 80 tur do końca. Nie wiem, czy zdążę z tym zwycięstwem kulturowym, turystycznym, ale mam nadzieję, że tak. Miasta sobie przejąłem. Malabo, stołeczne miasto Gwinei Równikowej, o której ostatnio troszkę opowiadałem. Państwo, które znajduje się tutaj gdzieś, właściwe terytorium tego państwa znajduje się na kontynencie, a stołeczne miasta mają właśnie setki kilometrów na morzu, także śmiesznie to jest zrobione i z uwagi właśnie na te logistyczne problemy, które wynikają z tego, że stolice mają na morzu, to planują ową stolicę przenieść na kontynent. No ja tego robił nie będę, ale Malabo sobie tutaj zachowałem swojego czasu, bo sporo rzeczy tutaj było, tak jak widzimy, szkoda mi ich było. Natomiast miasto się nie rozwijało, bo Ludek pracował w targowisku, a nie na tym polu. Ja tutaj będę chciał ogólnie wysłać, słuchajcie, szlak handlowy morski, który tutaj troszkę tej produkcji podeślę. Z Ife na przykład. Nie Ife jakiego, z Lagos. Oj, tak zrobimy, wtedy szybciej ten sąd będzie, ta fabryka. Kapliczka, świątynię właśnie bym tu chciał zrobić. O, i teraz jak już tutaj jestem pełnoprawnym zarządcą tego miasta, to mogę sprzedać takie lotnisko, które tutaj nie jest potrzebne, a które kosztuje 5 sztuk złota na turę. Także 100 zarobię, 5 będę w każdej turze oszczędzał i tutaj jak najbardziej to zrobić można. I czekając tym właśnie, żeby to nagrać, wystarczyło kliknąć lewym myszkiem. Natomiast w wielu miastach mam takowe lotniska,
a nie mogę, albo raczej nie chciałbym usuwać ich, sprzedawać, tak jak tutaj, bo widzicie, mamy dwa turystyki, to jest niby niewiele, ale turystyki ogólnie w grze nigdy za wiele. Ona jest taka dość limitowana, ta turystyka, także nawet te dwa, no warto za nie płacić te 5 sztuk złota. Chociaż tak de facto to jeden punkt turystyki mam z hotelu, a drugi punkt turystyki mam właśnie z tego lotniska. A jedno i drugie wiąże się oczywiście. Ja mam tu hotel, czy ja nie mam tu hotelu? Nie widzę. No dobra, to nie wnikajmy. Ale to w takim razie czemu dwa? Dobra, może nie będziemy wnikali, ale generalnie z tej cytadeli jest ta turystyka. Bo to jest ulepszenie wielkiego człowieka. Z ulepszeń wielkich ludzi mamy właśnie turystykę. Także tam, gdzie mam takie rzeczy, jak ulepszenia wielkich ludzi, słynne miejsca są pod tym względem najlepsze, bo najwięcej kultury dają, a więc dają mi najwięcej turystyki. Także tam, gdzie mam takie ulepszenia, gdzie mam cuda świata, tam mam te lotniska. Cholernie drogie, ale mam. I będę o nie dbał, i będę za nie bulił. Ale warto, warto oczywiście, także tutaj nie sprzedaję takiego lotniska, aczkolwiek gdzieś już kiedyś sprzedałem. I chyba wam o tym nie mówiłem, którejś przerwy ogarnąłem. Tak mi się wydaje, chyba tu? Dobra, nie będziemy tego szukać, także tutaj wyślę szlak, żeby się szybciej miasto rozwinęło i te fajne rzeczy zbudowało. Te, które chcę zbudować. Tutaj też kapliczkę, świątynię machniemy. Tu lotnisko zostawimy, bo mamy taką manufakturę mamy. Także ona dwa turystyki daje, także widzimy, mamy, znaczy dwa kultury daje, także mamy też turystykę. I dwa tylko, ale to zawsze coś. Zawsze coś. Cóż my dalej tutaj mamy jeszcze, co ja chciałem opowiadać. Także o, tutaj mamy Bambari i też sąd już robię. Tu będzie Songo. Tu mamy Kongo, tu będzie Songo. Tu się potem jeszcze pomyśli. Nie wiem, czy tego nie sprzedać. Czy on mi będzie potrzebny, czy nie. Zobaczymy, zobaczymy. Tu też się robi. I teraz tak, za niedługo będę mógł kupić wielkiego człowieka, wielkiego muzyka oczywiście. I będziemy go wysyłali z koncertem. Niestety nie do Kongo najprawdopodobniej, bo pierdzielony nie chce mi tych granic otworzyć. A ja tu generalnie próbuję cuda robić, no ja mu wszystko chciałem sprzedać. Za jedne głupie granice. Ale widzicie, nie gadzi się pierdzielony, on nie jest głupi. Nie jest głupi, także jeszcze będę wam zaraz wszystko pokazywał. Ale zanim to, to jeszcze, o tutaj, lista wielkich ludzi. Pisarz będzie za 5, czyli w 25 by wychodziło. Muzyk za 9, czyli w 29, a już za niedługo będzie artysta wielki. W 24. No i ten na pewno będzie, ale kolejne progi się zwiększą i to już tak nie będzie 25-29. I też o tym mówię, żeby pokazać jak najbardziej, jak to będzie działało. Za 4 tury będziemy tutaj mieli wreszcie te karawany. Ojejku. I złoto się ogarnie. Artysta też będzie, także słuchajcie, moglibyśmy Złoty Wiek odpalić i złoto będzie ogarnięte wreszcie. Zobaczymy, zobaczymy. Także tutaj przyjąłem. Te miasta nie są złe. To jeszcze na razie nie, bo jest malutkie miasto i buduje to, co chciałbym, żeby budowało. Ja bym chciał ogólnie tutaj wielką świątynię zbudować, dlatego też tak kombinuję, żeby tych wielkich muzyków kilku kupić. Ale jeszcze 6 za mało, a jak przyjmę sobie kolejne miasto, to będę i tutaj musiał świątynię zrobić, bo marionetka nie wlicza się do tego limitu wymaganych placówek. Tutaj się urodził ten wielki inżynier, co mi miga, a tu mi co miga? Aha, to już powiedziałem chyba. Także kto tu? Oktawian August spiskuje przeciwko Harunowi. Urodził się wielki inżynier, zrobimy tutaj kopalnię, będą kolejne punkty kultury, z której to będę miał kolejne punkty turystyki. I to jest fajne. A turystyka, a propos turystyki, no tutaj miasta są całkiem przyzwoite. Te się ogarniają. Wpływy graczy, zwycięstwo kulturowe. No ja jestem na przodzie tego wyścigu. 6 na 8. I tak. Greka za niedługo już zgarnę. Niewiele brakuje. Tutaj Darek Lewandowski podpowiada, że jak się przytrzyma kursor na tej strzałce, to się tutaj wyświetli, za ile tur się uda to ogarnąć. Prześcignąć takiego gościa. Ale to
nie zawsze działa. Tam, gdzie takie proste rachunki, to chyba działa, a tam, gdzie takie bardziej skomplikowane, to kurde, nie działa niestety. A ogólnie jest taka mechanika, weźmiemy Greka na przykład. I tak, tu nie działa, tu nie działa. O, a tu działa, widzicie, 66. No także szkoda, że to nie działa wszędzie, ale pozdrawiam kolegę lewego. I Zulus nas interesuje oczywiście. Gdybym tutaj miał jakieś kolejne procenty, to byśmy to ogarnęli. On w tym momencie ma tej turystyki najwięcej. Bo ja mam 584, a on ma 699, bo ma te igrzyska i ma 100% więcej, ale to tam zaraz mu to zejdzie. I my go tutaj będziemy pod tym względem gonili, aczkolwiek widzicie, no. Mnóstwo tej kultury ciągle ma. Jak ja mu zabieram miasta, to on tę kulturę traci i dzięki temu ten przyrost kultury, czyli tarczy obronnej przed turystyką, ma mniejszy i szybciej go gonie. Także te podboje też są oczywiście ważne w tym kontekście i o tym trzeba pamiętać. Także muzyków gdzieś wyślę do Grecji właśnie, bo przypominam, ci muzycy działają tak, że przyspieszają mega szybko takim koncertem turystykę w mieście, na terenie którego, państwie, na terenie którego przeprowadzamy taki koncert, ale daje też 20% turystyki względem innych ciwek. To jest ważne właśnie, dlatego tak czy siak ja tych muzyków odpalę. Tak czy siak ja ich odpalę i tyle chyba. Chociaż nie, demo sobie jeszcze możemy zobaczyć. Chyba wszystko powiedziałem, co powiedzieć chciałem, tak mi się wydaje. To zadowolenie, gdybym ja miał na plusie tak galancie, to słuchajcie, też miałbym bonus do turystyki. Niektóre kompy mają. Za te populacje on ma tyle tych punktów. Grek. Ja mam dwa koła. Grek ma... Widzicie, prawie dwa koła ma z ludności. Pierdzielone. 249 tylko z miast. Ja mam z ludności 800 równo. 114 z miast. No, dlatego ja bym ciągle chciał, żeby tych moich ludków tutaj przybywało. Także potrzebuję do tego celu żarcia i zadowolenia. Także będziemy szli w tym kierunku. Ustawiłem się jako tak o tymi jednostkami już. I chyba możemy lecieć, tak mi się wydaje. Czy ja wszystko powiedziałem? Jeszcze zaraz wam pokażę też kolejne rzeczy oczywiście. A propos wojen. A propos wszystkiego. Powolutku będziemy tutaj, wiecie, ogarniali. No i kolejną wojnę pewnie też niedługo z Zulusem wypowiem. Jakieś kolejne miasta będę chciał zdobyć. Na przykład to tutaj. Piękna nazwa. Ja tutaj sobie jakieś takie lepsze zrobię. Kongo się wyleczy. Może znowu będę musiał je bronić. Może nie. Mam nadzieję, że nie. Flotą bym tutaj chętnie ten Kapsztad wyzwolił. O ten tutaj. Zobaczymy. O, mój plan z atomówką się nie powiódł. Nie tak jak chciałem. Szkoda.